Z grami w świecie Gwiezdnych Wojen bywało już różnie. Mieliśmy perełki pokroju Jedi Academy czy Kotora. Świetnie przyjęte Jedi Fallen Order i Jedi Survivor od studia Respawn, ale też potworki pokroju żerującego na mikrotransakcjach Battlefronta 2, nieobchodzącego nawet najbardziej zagorzałych fanów Star Wars Squadron, czy w końcu The Old Republic, próbujące przenieść konstrukcję inspirowanego WoWem MMORPG na gwiezdnowojenny grunt. Coś, czego nigdy nie zaznaliśmy, a co było skrytym marzeniem każdego fana Gwiezdnych Wojen i gier, to open-worldowa gra akcji umiejscowiona dawno, dawno temu w odległej galaktyce. I nagle podczas czerwcowego eventu Xboxa w 2023 roku wjechał Ubisoft na białym koniu, pokazując pierwszą zapowiedź Star Wars Outlaws. Trzecioosobową grę z otwartym światem osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen, w której wcielamy się w złodziejkę. Twórcy zapewniali nas o unikalności gameplayu, losowych wydarzeniach w świecie gry wzorowanych na Red Dead Redemption 2 oraz systemie reputacji wpływającym na nasze relacje z syndykatami. I mimo obaw można mieć było nadzieję na świetną i klimatyczną produkcję. A jak to wyszło w praktyce? Dzięki uprzejmości Ubisoftu, który dostarczył mi kopię gry do recenzji, udało mi się ukończyć cały wątek główny oraz sporą część aktywności pobocznych, a w tym materiale opowiem wam, czym Star Wars Outlaws faktycznie jest. Fabularnie gra zabiera nas w okres pomiędzy Imperium kontratakuje a powrotem Jedi i skupia się na losach Kay Vess, podrzędnej złodziejki i hakerki, na którą po nie do końca udanym napadzie na skarbiec szefa jednego z syndykatów przestępczych zostaje wydany wyrok śmierci. Punkt wyjścia i historia o zdecydowanie mniejszej skali jest naprawdę ciekawa i pozwala zanurzyć się w gwiezdnowojennym świecie od strony zwykłego człowieka, bez przejmowania się konfliktem pomiędzy Imperium a Rebelią, Jedi, mocą i ratowaniem galaktyki. Kay jest postacią o wiele bardziej przyziemną i znakomicie napisaną, pełną charakteru i mającą sporo pazura, a w zestawieniu z jej słodkim zwierzaczkiem Nix to duet, który kochamy od pierwszej do ostatniej sekundy gry. I know, buddy. Just give me a minute. Całkiem interesujące są tutaj też wątki poszczególnych postaci drugoplanowych, na czele ze świetnie napisanym droidem bojowym ND5, pamiętającym jeszcze Wojny Klonów, czy ekspertką od bomb wszelkiej maści Ang. To powiedziawszy, niestety warto nadmienić, że cała historia jest strasznie pretekstowa, pełna klisz i absurdalnie głupich zwrotów akcji, co sztucznie wydłuża jej prowadzenie i bardzo cierpi na tym tempo całej opowieści. Oczywiście pomimo zdecydowanie mniejszej i bardziej przyziemnej stawki, twórcy nie mogli oprzeć się puszczeniu kilku oczek w stronę fanów gwiezdnowojennej sagi i znajdziemy w Outlaws kilka znanych nam wszystkim postaci, ale nie będę wam tutaj spoilerował, odkryjecie to sobie sami w trakcie gry. No dobrze, ale jak to wygląda gameplayowo? Mówię to z naprawdę nieskrywanym żalem i bolącym sercem, ale Outlaws to typowa Ubi gra. Można byłoby nawet rzec, że ultimatywna gra Ubisoftu i festiwal zmarnowanych szans. Twórcy dają nam do dyspozycji cztery planety dzielące się na otwarty teren, którym jest ogromna pusta mapa i korytarzowe lokacje zamknięte. Core gameplayu to niesamowicie powtarzalne i schematyczne infiltrowanie baz ze ściśle określonym schematem misji. Dojeżdżasz na miejsce, masz element skradankowy z infiltracją bazy, kradniesz coś z niej, dostajesz sekwencję strzelania, uciekasz, powtarzasz dokładnie to samo w kolejnej misji. Czasem dostajemy również sekwencje zręcznościowe z zagadkami środowiskowymi rodem z Uncharted i jest to miłe, acz strasznie irytujące urozmaicenie, bo modele animacji i responsywność woła tutaj o pomstę do nieba. Pokusić można byłoby się o stwierdzenie, że jak grałeś 2-3 misje w Star Wars Outlaws, to wiesz już w 100% co ten tytuł ma gameplayowo do zaoferowania. Z aktywnościami pobocznymi nie jest wcale lepiej. Znaczniki pojawiające się na mapie podczas podróży to w 99% nie zgadniecie. Infiltrowanie bazy i otwieranie skrzynek. Znajdą się tutaj też hucznie zapowiadane wydarzenia losowe. Ja podczas prawie 40-godzinnej przygody natrafiłem na 3 takie aktywności i były to ataki piratów, gdzie należało poskradać się pomiędzy dwoma walczącymi frakcjami, infiltrując bazę, a następnie pootwierać skrzynki oraz wyścigi na ścigaczach.
Kto z nas nie marzył, aby polatać po rozległych terenach znanych nam z uniwersum Gwiezdnych Wojen? Jak więc wypadł ten element? Ano miernie. Latanie ścigaczem jest bardzo chaotyczne, nieresponsywne i po prostu niesamowicie nudne, a fizyka i kolizja z otoczeniem żenująca. Zresztą podobnie jest ze strasznie drewnianym modelem strzelania, nie dającym żadnej frajdy zrobienia pium-pium blasterem, bo brak tutaj odrzutu, impact hitu, a przeciwnicy są gąbką na amunicję. No i jakimś cudem, jeszcze gorzej, wypada walka wręcz strasząca obrzydliwą animacją i będąca raczej przykrym obowiązkiem, bo gra nie daje nam tutaj wyboru, jeżeli chodzi o podejście do misji i sytuacji. Nie możemy swobodnie przełączyć się między skradaniem a strzelaniem, a droga do celu jest tylko jedna, w dodatku mocno korytarzowa. Aby urozmaicić trochę sferę gameplayową, twórcy dorzucili jeszcze pojedyncze aktywności na zasadzie minigierek. Mamy więc całkiem angażującego sabaka i obstawianie wyścigów koniopodobnych istot. Niby niewiele, ale doceniam próbę jakiejkolwiek różnorodności w tak schematycznej i powtarzalnej produkcji. Dorzucono nam też możliwość poruszania się po pełnej skrzynek z kosmicznymi śmieciami przestrzeni kosmicznej. Model latania jest tutaj bardzo arcade'owy, przypominający ten z Battlefronta 2 i może zaangażować. Ja osobiście nie jestem fanem i strasznie męczyły mnie te segmenty, ale jest to coś, co potencjalnie może się komuś spodobać. Mamy w Outlaws oczywiście również elementy rozwoju postaci, odblokowywanie nowych skilli dla naszej Kay i jej przesłodkiego zwierzaczka oraz ulepszenia blastera, statku i ścigacza. Ale one wszystkie opierają się na zbieraniu złomu podczas infiltrowania baz i nie zmieniają gameplayowo absolutnie nic. Zupełnie nie czuć tutaj jakiejkolwiek progresji naszej postaci. Element, który na papierze i w zapowiedziach brzmiał świetnie, to relacje z poszczególnymi frakcjami. I tego chyba najbardziej mi żal, bo o ile w wolnej eksploracji faktycznie ma to jakieś znaczenie i ze złą reputacją nie można poruszać się swobodnie po terenie danej frakcji, czy też dostać dedykowanych misji, tak w misjach fabularnych czy pobocznych nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Nieważne, jaki poziom relacji udało się wypracować, i tak wszyscy w danej lokacji chcą nas zabić. Szkoda. Wizualnie Star Wars Outlaws to gra bardzo nierówna. O ile animacje i modele postaci stoją na naprawdę wysokim poziomie, a w pojedynczych lokacjach mamy nawet jakieś przywiązanie do detalu, tak w zdecydowanej większości gry jest po prostu brzydko i monotonnie. Planety wyglądają tutaj na kopiuj w klej z nałożoną inną teksturą. Tutaj piasek, tu las, tu woda, a tu śnieg. Ale to ciągle ta sama pusta, wielka i niezbyt atrakcyjna mapa. Grę ogrywałem na PC-cie i optymalizacja nie była tutaj najgorsza. Na najwyższych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 3440x1440 w zamkniętych hubach utrzymywałem stałe 60 klatek, natomiast podczas eksploracji otwartego świata na ścigaczu wartość ta spadała do około 45-47 klatek na sekundę. Niby bez tragedii, ale było to jednak mocno odczuwalne. Zdarzyło mi się również dwukrotnie, że gra wywaliła mnie do pulpitu, parę razy podczas elementów zręcznościowych kontekstowe menu się nie doczytało, a raz utknąłem pod teksturami skał, co szczerze mówiąc było niesamowicie odświeżające po kolejnej takiej samej schematycznej misji polegającej na infiltracji bazy. A, no i chyba najbardziej zabawny bug, albo nie bug, sam nie wiem, to pomijanie animacji podczas startowania i lądowania statkiem. Bez pominięcia po prostu oglądamy animację i bez ekranu ładowania przechodzimy w przestrzeń kosmiczną. Klikając natomiast pomiń animację, najpierw musimy obejrzeć całą tę animację, później mamy loading screen, a później znajdujemy się w przestrzeni kosmicznej. Niby głupota, ale irytowała mnie niesamowicie przez całą długość rozgrywki. I takie oto jest Star Wars Outlaws. To festiwal zmarnowanych szans, powtarzalności i schematyczności. To kolejny dowód na to, że Ubisoft nie wyciąga żadnych wniosków i dalej konsekwentnie robi tę samą grę, tylko w różnym settingu. Czy bawiłem się podczas tych prawie 40 godzin dobrze? Tak, przez około pierwsze 3 godziny gry. Później z każdą kolejną godziną wzrastał mój poziom irytacji, frustracji, znudzenia i zgrzytania zębami, a tytuł skończyłem tylko i wyłącznie z recenzenckiego obowiązku. Czy byłbym w stanie polecić Star Wars Outlaws komukolwiek? Tak, zdecydowanie jest to produkcja dla dwóch skonkretyzowanych grup graczy. Jeżeli jesteście ogromnymi fanami Ubisoftowych otwartych światów, bierzcie śmiało. Dostaniecie tu jeszcze więcej tego samego.
Jeżeli jesteście ultrafanami Gwiezdnych Wojen i sprawdzacie wszystko, co pojawia się w ramach tej marki, sprawdźcie i Outlaws, pewnie wam się spodoba. Natomiast jeżeli szukacie różnorodności, ciekawych zadań czy fajnej eksploracji, lepiej odpuścić sobie Star Wars Outlaws. Przynajmniej na razie, ewentualnie możecie poczekać z pół roku, aż stanieje. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wam podoba się najnowsze dziecko Ubisoftu i jak bawicie się w otwartym gwiezdnowojennym świecie. A ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć! Obi-Wan. May the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you.